No poro tutaj właśnie przyjechałem, żeby zobaczyć te wszystkie troki. Będę szukał najpiękniejszego troka w Stanach Zjednoczonych, ale zanim tam pójdę, to muszę wyglądać jak prawdziwy truck driver. O nie, pomyliłem się. To muszę zachować. Jest dobrze. W Europie są całkowicie inne ciężarówki, czyli Peterbilt, Kenworth, Freightliner, taki sam jak ja jeżdżę, i też Volvo. Teraz będę próbował dowiedzieć się, który z amerykańskich trucków jest najlepszy. Rozglądam się po tym show i właśnie znalazłem trucka, który mi najbardziej się podoba, czyli Kenwortha. I Volvo, którym jeżdżę. Hello, gentlemen. Hi there. My name is David. Bob. Dennis. I just have a question because I heard so many opinions. Guys driving classic trucks, they don't like those. They call them plastics and they say they're not real trucks. Anybody you ask, they're gonna tell you, well, I like the Volvos, I like Kenworth, I like Peterbilt, Freightliner, whatever the case may be. What about you? It's like, why you got this truck? I bought this truck in January. I use it strictly for show. Just for the show. Did you work as a truck driver before? I am still a truck driver. Oh, you still? I've been at driving truck 43 years. I'm still at it, so. Oh, I'm just driving 14 years. And right now I got the Freightliner, which is good. Yeah. Really? Why are you saying like that? It's a truck from you. You guys don't like Freightliner? What's wrong about it? They leak. Snow comes in the winter, and when it rains, it drips down on you. So you never can give them a seal right. You know, use one piece, we got a good seal with it. But I never had good luck with them. To be honest, for me, that's the most beautiful truck in the United States. If I had to choose, I would choose on this one. Slow. Just take it slow, take it easy, honey. Oh, don't you know? Piękny jest. Piękny, dużo nikli, dużo bajerów. Ja bym tak naprawdę nie wiem, czy bym chciał taką ciężarówką jeździć, bo ma za dużo przycisków. I niektórych słów nie znam, na przykład jakaś clearance. A nie, to coś do świateł, dobra. Wszystko niklowane, dużo pucowania w środku. Czyli tutaj, tak jak są zrobione drzwi, wykończenia, nikle. Ale gościu sobie głośniki wywalił. Chyba techno słucha. 1000 W jest napisane. Take it slow.